Młodzi strażacy z Kwilcza będą reprezentować Polskę w międzynarodowym projekcie Fire Cadets Plus. W projekcie uczestniczy 5 państw, oprócz Polski to Dania, Chorwacja, Estonia i Hiszpania. Efektem międzynarodowej współpracy ma być stworzenie platformy edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży ze środowiska strażackiego. Paulina Królak. Jestem bardzo ciekawa tego projektu. Jako dowódca drużyny mam nadzieję, że oni również tak jak my tu prowadzą zbiórki. Vanessa ma 17 lat. Od półtora roku dowodzi młodzieżową drużyną pożarniczą działającą przy OSP w Kwilczu. Udział w międzynarodowym projekcie to jednak nowość i nie lada wyzwanie. Jestem też ciekawa, czy się dogadamy, czy ten język angielski nie sprawi nam trudności. Na pewno będziemy go doszlifowywać. Celem projektu jest przede wszystkim wymiana doświadczeń. Ostatecznie będziemy chcieli stworzyć platformę, która będzie pewnym rodzajem banku wiedzy, gdzie właśnie te doświadczenia będzie można wymieniać, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież będą mogły poznać te inne drużyny, inne systemy ratownicze, które w krajach partnerskich projektu różnią się od tego, co mamy tutaj u nas w Polsce. Wspólne natomiast jest logo projektu. Przygotowywaliśmy się w ten sposób, że robiliśmy 5 slajdów o naszej drużynie pożarniczej, robiliśmy logo i starsi opiekunowie wybierali kilka projektów i z tego powstało międzynarodowe logo projektu. Na razie młodzi druhowie spotykają się online. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to do Kwilcza już we wrześniu przyjadą uczestnicy projektu z innych krajów. Przygotowała Paulina Królak.